Podcast napędza biuro tłumaczeń Duna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach. Witam serdecznie i zapraszam na podcast Przetłumaczę. Dzisiaj rozmawiamy z przedstawicielkami grupy Women in Localization. Czym ta grupa się zajmuje i w jaki sposób pomaga kobietom w branży lokalizacyjnej? Przekonajmy się. Nazywam się Błażej Grygiel, zapraszam Was do posłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, nazywam się Dominika Olszewska i jestem chapter managerką w Women in Localization Poland Chapter. Cześć, jestem Joanna Tarasiewicz i jestem pierwszą menadżerką chapteru polskiego, czyli chapter Poland Women in Localization. Obecnie zajmuje stanowisko Local Partnership. Zacznijmy od samej nazwy, która jest w całości anglojęzyczna, łącznie nawet z tym polskim oznaczeniem. Czym się zajmuje Women in Localization? Czym się zajmuje jego polski oddział? Do czego służy taka organizacja? To jest bardzo dobre pytanie i jest to pytanie, które pada właściwie zawsze. Istnieje w pewnych kręgach takie przekonanie, że jesteśmy feministyczną organizacją. To nie jest prawda. Jesteśmy organizacją w branży tłumaczeniowej, która promuje kobiety i mamy kilka takich założeń, według których działamy. Staramy się zachęcać kobiety do rozwoju, do wykraczania poza jakieś swoje granice. Staramy się też stworzyć taką platformę do dzielenia się oraz staramy się, jako to jest taki dodatek, staramy się promować równość w naszej branży. Tak jak powiedziała Dominika, jesteśmy organizacją, która jest taką globalną społecznością i działa na rzecz rozwoju kobiet i branży lokalizacyjnej. Dlatego to tutaj jest bardzo ze sobą powiązane. Kobiety w lokalizacji, tak? Czyli kobiety i branża lokalizacyjna. Mhm. Czy obecnie ta branża jest zdominowana przez jedną płeć i czy są w Polsce, zostańmy przy Polsce, czy są w Polsce pewne, nie wiem, zastane nawyki czy jakieś warunki, które trzeba zmienić, jeżeli chodzi o pozycję kobiet jako tłumaczek? Tak naprawdę większość naszych działań nie jest kierowana tylko i wyłącznie do tłumaczek. Patrzymy tutaj na naszą branżę bardzo szeroko, ponieważ kobiety w naszej branży to nie tylko tłumaczki, ale też, też sprzedawcy, project managerki i tak dalej, i tak dalej. I nie powiedziałabym, że w naszym kraju w szczególności widoczne są jakieś nierówności czy zastane przyzwyczajenia, ale na pewno bardzo ciekawą obserwacją jest to, że branża lokalizacyjna wydaje się zdominowana przez kobiety i rzeczywiście myślę, że około 80% project managerów i tłumaczy to kobiety, ale co ciekawe, większość stanowisk menedżerskich czy eksponowanych zajmują mężczyźni. Nie zakładam tutaj, że dzieje się to, nie jest to wynikiem jakiegoś spisku, ale tak się dzieje czasem i wydaje mi się, że to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Ja kompletnie zgadzam się z Dominiką, natomiast chciałam też powiedzieć, że w momencie, kiedy ja wkraczałam w branżę lokalizacyjną, a było to już prawie 10 lat temu, troszeczkę inaczej też ten świat wyglądał. Ja miałam nauczycieli, byli to mężczyźni i jak patrzyłam na konferencjach, osoby, które wygłaszały jakieś, robiły jakieś wystąpienia, najczęściej byli to mężczyźni i takie osoby, które odnosiły sukces w branży lokalizacyjnej, to dla mnie zawsze był mężczyzna. Natomiast teraz coraz więcej widać kobiet w branży lokalizacyjnej i na konferencjach. I wydaje mi się, że taka organizacja jak nasza daje takie pole czy taką przestrzeń,
w której te kobiety mogą się pokazać w takim bezpiecznym środowisku dla nich, bo odbiorczynie to też są kobiety i my wobec siebie jednak, pomimo tego, że mówi się, że między kobietami jest taka zawiść, że one się tam podkopują sobie dołki, my się jednak naprawdę potrafimy wspierać i to jest właśnie bardzo fajne. I na przestrzeni tych 10 lat ja widzę, jak wiele się zmieniło. Proszę też pamiętać, że nasz oddział polski Women in Localization działa już od 3 lat, więc na przestrzeni 3 lat też się troszeczkę zmieniło, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn w branży lokalizacyjnej. Natomiast wszystko to, co powiedziała Dominika, ja się z tym zgadzam. Jakie działania Women in Localization w Polsce wykonuje na co dzień? Wspominały Pani o spotkaniach, o takim tworzeniu właśnie społeczności, czy tłumaczek, czy kobiet po prostu zatrudnianych w branży lokalizacyjnej. Jakie to są działania te codzienne Państwa organizacji? Tych działań jest trochę, ale rzeczywiście wydaje mi się, że w centrum tego, co robimy, są spotkania. Teraz najczęściej online. Wcześniej starałyśmy się jak najczęściej organizować spotkania na żywo. W różnych częściach Polski organizowałyśmy spotkania w Krakowie, w Warszawie, we Wrocławiu. Oprócz tego staramy się bardzo aktywnie prowadzić nasze media społecznościowe, zarówno na LinkedInie, jak i na Facebooku, poprzez publikowanie postów i szerowanie różnych artykułów staramy się promować członkinie naszej organizacji, ale też przybliżać odbiorcom najnowsze trendy. Ostatnio na przykład zorganizowałyśmy w krótkim czasie 2 webinary prowadzone przez niesamowite kobiety, ekspertki w swoich branżach, przez Asię Mleczak i Ewę Dacko. I to było niesamowity był odzew. Pierwszy event dotyczył lokalizacji gier. No i to było wspaniałe, jak zobaczyłyśmy, że zapisało się 150 osób, pojawiło się prawie 80 na webinarze z całego świata i to był bardzo fajny znak, bo to znaczy, że kobiety zaczynają się interesować też takimi z pozoru męskimi działkami, czyli właśnie lokalizacją gier. To jest naprawdę bardzo fajne widzieć, jak otwieramy się. To jeszcze chciałbym dopytać, czy to jest tak, że chaptery z różnych krajów między sobą się kontaktują, czy wymieniają ze sobą doświadczenia, że na przykład w branży lokalizacyjnej w Polsce kobiet nie jest jeszcze wystarczająco dużo, można jeszcze trochę rzeczy zmienić, a na przykład, nie wiem, chapter niemiecki czy z Wielkiej Brytanii mówi, no u nas jest trochę lepiej, takie rozwiązania możecie wprowadzić u siebie. Czy jest taka między wami wymiana? Asiu, może z perspektywy tak, global community. Ja tu się uśmiecham, bo właśnie można powiedzieć, że dostałam organizacyjny awans, ponieważ w tym roku objęłam stanowisko Global Community Manager, czyli jestem w takim programie, który można powiedzieć, jest takim ogólnoświatowym oddziałem, czyli jest to część organizacji, czyli taki oddział, który zrzesza wszystkie kobiety ze wszystkich krajów, w których są oddziały Women in Localization oraz takich, w których tych oddziałów jeszcze nie ma. Kiedy my otwierałyśmy nasz polski oddział, to był to 13 oddział. Teraz ich jest, nie wiem, teraz jakiś update 24. Był nowy. 24 oddziały, dokładnie, czyli jest ich coraz więcej, natomiast nadal nie są to wszystkie kraje świata i oczywiście my się ze sobą kontaktujemy, my mamy nad sobą, jeżeli mówimy o oddziale, my mamy nad sobą tak zwaną GEO manager, która nas prowadzi, mamy spotkania na szczeblu takim europejskim, ale również na szczeblu krajowym, przepraszam, światowym, więc spotykamy się, wymieniamy się doświadczeniami,
Ale to nie jest, bo tutaj podobał mi się ten przykład, że no może u nas nie do końca jest tak i może tutaj z UK chapter czy German chapter nam by coś podpowiedział. No muszę powiedzieć szczerze, że to my jesteśmy jednym z takich prężniej działających chapterów. Oddział polski jest bardzo ceniony i chwalony, jeżeli chodzi o tutaj nasze uczestnictwo w całej organizacji. Także tutaj Dominika świetnie zarządza oddziałem, dziewczyny bardzo prężnie działają. Mamy świetny marketing, mamy bardzo interesujące spotkania, interesujące tematy. I tak, dzielimy się wiedzą. Właśnie w tej całej organizacji najwspanialsze jest to, że my dzisiaj możemy brać udział w spotkaniach w Silicon Valley czy w India Chapter. To online oczywiście. Natomiast to jest wszystko dla nas otwarte dzięki Global Community i dzięki temu, że jesteśmy wszystkie w jednej organizacji międzynarodowej. Tak, właśnie bardzo mi się podobało, jak zapytałeś o to, czym się zajmuje nasza organizacja i ja zaczęłam mówić o organizacji, a się od razu o społeczności. I rzeczywiście to jest tutaj bardziej chodzi o społeczność i takie poczucie przynależności do jakiejś grupy. Jeszcze przed COVID-em, kiedy można było jeździć na konferencje i na różne targi i eventy branżowe, te spotkania z różnymi członkiniami Women in Localization z całego świata zawsze były jednym z takich highlightów dla mnie, bo dzięki tej społeczności mogłam rozmawiać z bardzo wieloma osobami, z którymi normalnie bym nie porozmawiała. Co też jest ciekawe, zacierają się takie jakieś granice pomiędzy klientem a dostawcą usług, czy pomiędzy tłumaczem a dyrektorką jakiejś firmy czy organizacji. No to jest niesamowicie ubogacające i też takie no, bardzo inspirujące, muszę przyznać. Powiedzcie mi zatem, jak do Was dołączyć? Część naszych słuchaczek z pewnością zostanie skuszona Waszą opowieścią o właśnie takiej ciekawej, rozwijającej społeczności. Jak zatem stać się jej częścią? To jest bardzo dobre pytanie. Cieszę się, że ono pada, ponieważ mamy w mediach społecznościowych, zarówno na LinkedInie, jak i na Facebooku, bardzo wiele polubień, bardzo wiele kobiet i mężczyzn śledzi nasze działania, nasze publikacje, ale nie są członkami organizacji. Dlatego zapraszamy do rejestracji na oficjalnej stronie Women in Localization, to jest womeninlocalization.com. Tam wystarczy podać swój adres mailowy, imię i nazwisko i zostaniemy przepisani do odpowiedniego chapteru lub, kiedy w naszym kraju nie ma chapteru, to do najbliższego. Obiecujemy nie spamować, za to obiecujemy kilka korzyści wynikających z zapisania się do organizacji, a między innymi dostęp do niepublikowanych na mediach społecznościowych materiałów, wideo, jakichś szkoleniowych, a możliwość uczestnictwa w webinarach organizowanych tylko i wyłącznie dla członków i członkiń Women in Localization. Oprócz tego zniżki partnerskie, a tych partnerów mamy całkiem sporo jako organizacja, także bardzo zachęcamy. Czyli można, będąc mężczyzną, dołączyć do waszej społeczności? Jak najbardziej. Tutaj nie wykluczamy nikogo, cenimy mężczyzn na równi z kobietami. Wszyscy jesteśmy ekspertami, wszyscy należymy do tej samej branży. Dlatego bardzo ważne jest wymienianie się informacjami. Mamy jedynie taką zasadę, że jeśli możemy, na przykład w roli eksperta, wystawić kobietę na jakimś evencie, to wolimy, żeby to była kobieta, bo chodzi o wzmacnianie i zachęcanie kobiet do rozwoju, ale jak najbardziej nie wykluczamy mężczyzn. Ja również cieszę się, że to pytanie padło,
Oczywiście zapraszamy wszystkich zainteresowanych panów na nasze spotkania. Często ja spotykałam się z takim z taką wypowiedzią: oj, nie wiedziałem, że można przyjść na wasz event, a był taki fajny. Więc ja mówię teraz do wszystkich panów, słuchajcie, zapraszamy na nasze spotkania, ponieważ są naprawdę bardzo ciekawe i są prowadzone przez ekspertki. I jeżeli tylko jakby rozumiecie naszą misję i chcecie wspierać naszą misję, czyli działać na rzecz rozwoju kobiet i branży lokalizacyjnej, a nie widzę w tym nic takiego, czego ktoś nie chciałby wspierać, wtedy zapraszam wszystkich mężczyzn również na nasze spotkania. Teraz one odbywają się online, ale no już wszyscy bardzo, bardzo tęsknimy za tymi spotkaniami na żywo. To ja się przyłączę do tego zaproszenia. Zapraszam nasze słuchaczki i słuchaczy do odwiedzania stron internetowych, do zajrzenia na social media, do zapoznania się, no i oczywiście do rejestracji, jeżeli taka ochota się pojawi. My też tęsknimy bardzo do spotkań na żywo. I życzę wam, żebyśmy się następnym razem nie tylko słyszeli, ale i widzieli. I bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. To by było super. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Ja również bardzo dziękuję, bardzo miło było spędzić z tobą ten czas w Błażeju i mam nadzieję, że niedługo się spotkamy i będziemy mogli uścisnąć sobie dłoń.